Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie marca. Marzec był naprawdę udanym miesiącem czytelniczo, bo przeczytałam chyba 8 książek, natomiast dwie z nich były takie, że równie dobrze mogłoby ich nie być, ale o tym za chwilę. O, wydaje mi się, połowie z nich mówiłam też już w reading vlogu, który ukazał się na moim kanale jakiś czas temu. Także na pewno już część z tych książek mieliście okazję poznać, to znaczy usłyszeć moją opinię na jej temat. Także tutaj nie będę chciała się jakoś bardzo powtarzać, tylko gdzieś tam wspomnę, o czym te książki były i jak mi się podobały, a jeżeli interesuje Was coś szerzej na temat tych książek, to zapraszam do tego filmu, który pewnie gdzieś teraz nad moją głową się wyświetla. No i zacznę może właściwie od tych książek, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Jedną z książek, które czytałam w tamtym vlogu, były Ryby Melissy Broder. To jest autorka, która w Polsce wydała jeszcze jedną książkę i to było, zdaje się, Mleko i głód. To chyba jest jej debiut literacki, a jeżeli nie debiut, to książka, która wyszła przed tą, która była u nas wydana jako pierwsza. I to jest historia Lucy, która w czasie wakacji wprowadza się do domu swojej siostry. To jest taki dosyć bogaty dom przy Venice Beach w Kalifornii, ponieważ jej siostra wyjeżdża na wakacje do Europy. No i Lucy ma zajmować się tym domem oraz psem, ponieważ właśnie jej siostra ma też psa, no i ten pies zostaje pod opieką Lucy. Lucy to jest taka bohaterka bardzo kontrowersyjna, którą nie każdy polubi, ponieważ ona nie daje się tak łatwo polubić, właściwie ciężko ją polubić. To jest bohaterka bardzo taka bezpośrednia, bardzo wulgarna, nie przebiera w słowach, ale jest też bardzo inteligentna. Jest w ogóle wykładowczynią na jakiejś akademii, na jakiejś uczelni i pisze też doktorat na temat Safony, tak więc tej mitologii greckiej tutaj w tej książce pojawia się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest tutaj też taki wątek realizmu magicznego, o którym nie chcę Wam mówić, bo dla mnie to był naprawdę duży plot twist, jeżeli chodzi o tę fabułę. Mnie się ta książka bardzo podobała, bardzo podobał mi się język, bardzo podobała mi się ta historia i te wszystkie doświadczenia głównej bohaterki, bo w ogóle tutaj fabuła zaczyna się tym, że ona kończy taki wieloletni związek, po 8 latach rozstaje się z partnerem i też nie do końca sobie z tym radzi. Uczęszcza na terapię właśnie dla kobiet, spotyka się też z różnymi mężczyznami przez różne takie aplikacje randkowe typu Tinder, ale też w międzyczasie poznaje mężczyznę, z którym nawiązuje o wiele głębszą relację. I to jest taka książka, która z pozoru może brzmieć dosyć banalnie, ale naprawdę nie jest, bo poza tym bardzo oryginalnym według mnie sposobem pisania, to znaczy tutaj autorka nie przebiera w słowach, naprawdę momentami jest bardzo wulgarnie, tu jest dużo scen erotycznych, które też nie są jakieś takie, wiecie, delikatne i waniliowe, dużo przekleństw, generalnie pięknego języka jakiegoś bardzo literackiego tutaj nie uświadczycie. Natomiast pod tym wszystkim również jest to historia o samotności, o depresji, o tym, jak sobie radzić właśnie w życiu z różnymi sprawami. Także naprawdę uważam, że to jest książka dosyć głęboka pod tym względem. Jest tutaj też dużo takich wątków na temat terapii, na którą uczęszcza główna bohaterka. Do mnie to bardzo trafiło, ale rozumiem, że ta książka nie spodoba się każdemu i ona zdecydowanie jest 18+, bo niektóre sceny są tutaj takie naprawdę mocne i wiem, że na pewno nie do każdego to trafi, ale jeżeli brzmi to dla Was ciekawie, to ja polecam zapoznać się z tą książką, bo naprawdę dla mnie była rewelacyjna i myślę, że będzie to potencjalna topka tego roku, także ja bardzo polecam, ale z zaznaczeniem, że nie jest to książka zdecydowanie dla każdego i trzeba być gotowym na to, co autorka tutaj proponuje. Kolejna książka, o której też już mówiłam właśnie w tym reading vlogu, to jest autobiografia Matthew Perego, czyli Przyjaciele, kochanki i ta wielka, straszna rzecz. To jest książka, którą czytało mi się bardzo ciężko. Bardzo ciężko z tego względu, że przede wszystkim jest to historia człowieka, który w zeszłym roku, w październiku zmarł, bo właśnie te wszystkie uzależnienia, o których tutaj piszę, ostatecznie niestety doprowadziły do jego śmierci. I naprawdę jest to strasznie, strasznie smutna autobiografia, biorąc pod uwagę, że był to jednak aktor komediowy. I myślę, że wiele osób kojarzy go przede wszystkim z roli Chandlera Binga z serialu Przyjaciele, gdzie był taką naprawdę niesamowicie zabawną i pozytywną postacią. A okazuje się, że w tym samym czasie w prywatnym życiu przechodził przez piekło. I w ogóle też z tej książki dowiedziałam się, że Matthew Perry był taką osobą trochę jak Chandler właśnie w realnym życiu. To znaczy on również był taki zabawny. Rzeczywiście w którymś odcinku tego serialu pada takie zdanie właśnie z ust Chandlera, że sarkazm to jest taki jego, czy żarty w ogóle, to jest taki jego mechanizm obronny. I rzeczywiście po przeczytaniu tej książki można wywnioskować, że ten jego humor również był jego mechanizmem obronnym w takim codziennym życiu i że to mu po prostu pomagało przetrwać. Na pewno nie była to łatwa lektura, zdecydowanie warta przeczytania, jeżeli lubicie tego aktora, jeżeli interesuje Was jego życie i to, przez co przeszedł, bo pomimo tego, że ta informacja o tym, że on zmagał się z różnymi uzależnieniami, nie była gdzieś tam ukryta i myślę, że większość z nas o tym wiedziało, to nie wiem, czy przynajmniej ja sobie na pewno nie zdawałam sprawy z tego, na jaką skalę to było.
bo naprawdę było to na ogromną skalę do tego stopnia, że tylko w jednym jedynym sezonie Przyjaciół Matthew Perry był jakby trzeźwy, zupełnie wolny od wszelkich używek, a w pozostałych sezonach no jednak zawsze był pod wpływem czegoś, ale jednak nie można odmówić mu profesjonalizmu, bo mimo tego zawsze stawiał się na planie, zawsze był punktualny i zawsze starał się dawać z siebie 100%. Smutna jest to książka, szczególnie, że to zakończenie jest takie trochę dające nadzieję, to znaczy trochę chce się wierzyć, że ten aktor ma te najgorsze chwile już za sobą, że przed nim już tylko poprawa, no a wiemy, jak to się skończyło. Po jego śmierci myślę, że ta historia uderza po prostu jeszcze bardziej, także naprawdę coś niezwykle przejmującego, ale i niełatwego do czytania. Ja naprawdę długo tę książkę czytałam, mimo że oczywiście język tutaj jest dosyć prosty, no to jednak ten ładunek emocjonalny jest dość spory. Kolejna rewelacyjna książka, którą przeczytałam, to coś, o czym tak tylko właściwie chyba wspomniałam na vlogu. Jest to książka Ja, która nie poznałam mężczyzn. Jest to nowość wydawnictwa ArtRage. Książka, która jest nowością u nas, ale nie jest nowością w ogóle na świecie, bo jej pierwsze wydanie chyba było gdzieś pod koniec lat 90. Natomiast bardzo się cieszę, że została wydana u nas i że miałam szansę ją przeczytać, bo naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Myślę o niej do tej pory, bo to jest taka książka, która pozostawia bardzo dużo pytań, ona nie daje właściwie żadnych odpowiedzi i no naprawdę można się nad nią pozastanawiać i można dużo mieć przemyśleń podczas lektury. Także bardzo gorąco Wam polecam, zresztą ona teraz jest niesamowicie popularna w tym takim książkowym, internetowym świecie, więc myślę, że dużo osób już miało okazję o niej usłyszeć, no i jednak są to w większości bardzo pozytywne opinie, także nie jestem tutaj odosobniona. To jest historia 40 kobiet, które są zamknięte w pewnego rodzaju więzieniu, ale żadna z nich nie wie, jak się tam znalazła, z jakiego powodu. No i jest też główna bohaterka, narratorka, która jest dużo młodsza od pozostałych kobiet i zdaje się, że trafiła tam przypadkiem, ale również nie wiadomo, jakiego rodzaju to była pomyłka i czy rzeczywiście to była pomyłka. Nie wiadomo dosłownie nic o tym świecie, natomiast pewnego dnia te kobiety wydostają się w pewien sposób z tego więzienia i odzyskują wolność. No ale właśnie, co zrobić z wolnością, kiedy jedyne życie, jakie się znało, to życie w zamknięciu? No i to jest książka trochę o tym i naprawdę jest bardzo, bardzo przejmująca. Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo ona jest króciutka i obawiam się, że każde słowo może być jakimś spoilerem, a nie chciałabym odebrać Wam przyjemności, czy może nie przyjemności, ale jakiejś takiej, no nie wiem nawet jak to ująć, bo to nie jest przyjemna książka, to znaczy ona jest bardzo trudna i no raczej nie jest pozytywna, ale naprawdę skłania do wielu przemyśleń. No i przygotujcie się na to, że raczej nie ma tutaj żadnych odpowiedzi, po lekturze pozostaje tylko jeszcze więcej pytań, także też może nie jest to książka dla każdego, ale ja uwielbiam takie lektury, które właśnie zostają we mnie na długo i długo o nich potem myślę. I ta książka zdecydowanie taka była, także bardzo polecam, też myślę, że no myślę, że tutaj to murowana topka roku, bo naprawdę to była absolutnie rewelacyjna lektura i no i właśnie pozostawiła coś po sobie, a takie książki lubię najbardziej. Z książek, o których jeszcze mówiłam w tym reading vlogu, to jest książka Pokusa Edyty Folwarskiej. To też jest książka, o której mówiłam i opowiadałam całą genezę tego, dlaczego w ogóle po taką książkę sięgnęłam, bo, no bo sama byłam zaskoczona i myślę, że pewnie Wy, jeżeli znacie mój gust literacki i książki, o których mówię na kanale, też będziecie. Natomiast oglądałam taki program jak Królowe Przetrwania, już się powtarzam, ale właśnie jedną z uczestniczek tego programu była autorka, czyli Edyta Folwarska, która no, mówiła bardzo dużo o tym, że ona jest autorką, pisze książki, jest też dziennikarką, jakby bardzo się odcinała od bycia influencerką, także stwierdziłam, że no okej, to sprawdzę, co takiego ta pisarka napisała. Napisała kilka książek, ona pisze książki erotyczne o relacjach kobiet i mężczyzn, natomiast nie są to dobre książki, przeczytałam dwie, więc jakąś tam opinię sobie wyrobiłam. To są raczej takie książki typu Wattpad, bardzo prosta fabuła, bardzo przewidywalna, bardzo schematyczna, no i no po prostu mało ciekawa i tak naprawdę ta lektura to był trochę stracony czas, więc no, myślę, że absolutnie nikt nic nie straci, jeżeli tej książki nie przeczyta. Natomiast jeżeli macie ochotę się odmurzyć, odstresować, w ogóle lubicie tego typu literaturę, no to go for it, jakby ja nie mam nic do tego. Pokusa to jest historia dziewczyny, już nie pamiętam jak ona miała na imię, natomiast to jest dziewczyna, która aspiruje do tego, by być znaną dziennikarką i jedzie na rozmowę o pracę w jakimś tam takim magazynie, który pisze na temat gwiazd, to jest taki bardzo znany magazyn w Polsce i w drodze na rozmowę kwalifikacyjną do tej pracy ma wypadek, stłuczkę. I okazuje się, że w drugim samochodzie, który gdzieś tam uszkodziła, jest jej potencjalny szef. No i tak zaczyna się fabuła, natomiast dalszy ciąg tej historii myślę, że możecie sobie wyobrazić, bo tak jak mówiłam, jest to absolutnie schematyczne i no, wszystko, co w takiej książce może się wydarzyć, to tam się właśnie wydarza. A druga książka, o której nie mówiłam w reading vlogu, ale którą również przeczytałam już tak, wiecie, idąc za ciosem, a właściwie przesłuchałam w audiobooku, to jest najnowsza książka tej autorki, czyli Niewinne Tarapaty. I to z drugiej strony jest książka, na którą się skusiłam też właśnie po tym programie, ponieważ jest inspirowana życiem jednej z
innych uczestniczek tego programu podobno, takie głosy słyszałam, ale ja nie wiem, ja nie znam na tyle życiorysu tej osoby, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ta inspiracja jakaś tam jest. Tak chyba mówiła autorka, albo tak gdzieś wyczytałam w każdym razie. No i Niewinne Tarapaty to jest historia Natalii, która dostaje rolę, angaż w takim właśnie serialu Niewinne Tarapaty, no ale okazuje się, że tam szef produkcji, czy ktoś zaangażowany w ten serial, no, ma swoje na sumieniu. Generalnie atmosfera nie jest tam za dobra i dzieją się różne rzeczy, które nie powinny się dziać. No i właściwie tyle. Pojawia się również mężczyzna, który pomaga jej wyjść z tych właśnie tarapatów. I nawet nie wiem, co więcej mogę Wam powiedzieć, bo po pierwsze te książki absolutnie nie zostały mi w głowie, a po drugie ta fabuła jest tak prosta, że powiedziałam tyle, ile powiedziałam i myślę, że już wiadomo, co się w tych książkach dzieje i jak one się kończą. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te książki, o tę autorkę. Nie jest to raczej coś, po co jeszcze w przyszłości zamierzam sięgać. I już chyba ostatnia książka, o której wspomniałam we vlogu i za chwilkę przejdziemy do tych nielicznych, o których nie mówiłam. To jest książka Lekcje randkowania Sary Adams. To też jest taka książka bardzo lekka i odmurzająca. Miałam ochotę na coś takiego lekkiego i przyjemnego do czytania pomiędzy innymi książkami, na przykład pomiędzy właśnie biografią Perego albo książką Ryby. Także gdzieś tam sobie właśnie czytałam w trakcie. To jest historia takiej młodziutkiej, 20-letniej czy 21-letniej dziewczyny, która jest taka bardzo nieśmiała, nie miała nigdy chłopaka na poważnie, ale też ma kilka takich znacznie bardziej przebojowych sióstr od siebie. No i ma też brata i to jest najważniejsze, ponieważ ten brat wkrótce się żeni się z taką dosyć znaną osobą, z piosenkarką Amelią, która ma swojego prywatnego ochroniarza. No i ten ochroniarz to jest właśnie totalne przeciwieństwo głównej bohaterki, czyli Ani, mężczyzna, który absolutnie nie chce stałego związku, on umawia się z kobietami tylko w jednym celu, oczywiście jest zabójczo przystojny, no i poznaje Ani, niewinną dziewczynę, w której się zakochuje. No myślę, że to nie jest żaden spoiler, bo to też jest historia prosta jak budowa cepa i też strasznie schematyczna, no lepsza jednak warsztatowo niż książki, o których mówiłam wcześniej, natomiast wciąż nie jest to coś, co zostanie mi w głowie i też raczej taki przerywnik i odmurzacz. Jeżeli macie ochotę na coś miłego, to okej, bo to jest taki naprawdę przyjemny, troszkę taki cozy romans, natomiast no też nic takiego, czym bym się zachwycała i co bym strasznie Wam jakoś polecała, raczej taka przeciętna książka do przeczytania i zapomnienia. Tak więc to były te wszystkie książki, o których już gdzieś tam wspomniałam, także jeżeli macie ochotę o której z nich usłyszeć coś troszeczkę więcej, to odsyłam do wspomnianego reading vloga. Natomiast jeżeli chodzi o książki, o których jeszcze w ogóle nie mówiłam, to przede wszystkim mam tutaj Czas porzucenia Eleny Ferrante. To jest książka, którą mam na swojej liście do przeczytania w 2024 roku, w całym tym TBR-ze. I książka, którą dostałam i polecona została mi również przez Natalię Kursywę. Książka autorstwa Eleny Ferrante, czyli też takiej bardzo uznanej pisarki. Ja do tej pory czytałam tylko jedną jej książkę i była to Córka, która mi się podobała, ale tak dość umiarkowanie. No i podobnie było z Czasem porzucenia, to znaczy bardzo mi się ta książka podobała i uważam, że ona jest naprawdę dobrym portretem psychologicznym porzuconej kobiety, ale o czym ona w ogóle jest? No właśnie. Czas porzucenia opowiada historię też chyba jakoś 38-letniej Olgi, która zostaje z dnia na dzień porzucona przez swojego męża, z którym ma dwójkę dzieci. Zupełnie się tego nie spodziewała i na początku tę informację wypiera, to znaczy wydaje jej się, że on nie mówi poważnie i że za chwilę do niej wróci, że to jest jakaś tam, powiedzmy, zwyczajna sprzeczka. Ale kiedy okazuje się, że rzeczywiście mąż ją porzucił dla młodszej kochanki, to Olga popada w pewnego rodzaju szaleństwo. No i właśnie tutaj rozpoczyna się cała ta właściwa fabuła. Naprawdę to napięcie, jakie tutaj jest, jest godne niejednego thrillera, bo ja naprawdę czytając tę książkę i widząc, jak główna bohaterka dosłownie stopniowo traci zmysły, naprawdę jeżyły mi się włosy na głowie. Uważam, że jest to świetne, świetne takie studium psychologiczne porzuconej kobiety. Nie mówię, że każda z nas by się tak zachowała, natomiast uważam, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono i o ile właśnie tutaj Olga też ma takie wspomnienie z dzieciństwa, dokładnie takiej samej sytuacji, kiedy jakaś jej sąsiadka została porzucona przez jej męża, no i też właśnie zatraciła się w sobie i wydawało jej się, że ona do tego nie doprowadzi, a jednak do tego doprowadza, przy czym ma ona również dwójkę dzieci pod opieką oraz psa. No i właśnie ten wątek z psem mi się zupełnie nie podobał, ponieważ tutaj pojawia się w pewnym sensie przemoc wobec tego psa i te fragmenty czytało mi się bardzo źle, bardzo trudno. Ja jestem bardzo uczulona na takie rzeczy, więc jeżeli Wy też tego nie lubicie i też Wam się to bardzo, bardzo trudno czyta, no to ostrzegam, to jest taki trigger warning, który się tutaj pojawia, no bo niestety to były te fragmenty, przez które ta książka podobała mi się nieco mniej. Po prostu było to dla mnie niepotrzebne, nie chciałabym o tym czytać, chociaż z drugiej strony też troszkę sobie interpretuję tego psa jako taki pewien symbol tego jej szaleństwa, ponieważ to, jak ona tego psa traktuje i co się z nim stopniowo dzieje, jest trochę odzwierciedleniem jej stanu psychicznego. Także no, rozumiem chyba gdzieś tam zamysł, a właściwie jestem w stanie sobie go zinterpretować w jakiś sposób,
No ale to były fragmenty, które mi się nie podobały, ale właśnie poza tym całe to przedstawienie tego, jak ona stopniowo popada w to szaleństwo, jak stopniowo po prostu nie radzi sobie z takimi codziennymi obowiązkami, to jest świetne. Naprawdę świetny portret psychologiczny. Niesamowicie głęboko autorka weszła właśnie w psychikę tej kobiety. Pod tym względem naprawdę świetna rzecz. Poza tym jednym wątkiem, gdyby nie ten wątek, to pewnie dałabym tej książce, nie wiem, 4 gwiazdki albo 4,5 gwiazdek na 5, no a dałam 3,5, no właśnie ze względu na to, że niektóre fragmenty czytało mi się bardzo źle, ale jednocześnie nie mogę tej książki nie polecić, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I ostatnia książka, której słuchałam już w audio, nie mam jej tutaj fizycznie, ponieważ czytałam ją, słuchałam jej właściwie na Legimi, to jest kolejna książka Daphne du Maurier. To jest autorka, którą ja bardzo, bardzo lubię, to jest trzecia książka, którą miałam okazję czytać. Była to moja kuzynka Rachela i muszę przyznać, że podobała mi się nieco mniej niż dwie poprzednie, czyli Rebeka, która była absolutnie fenomenalna i Ptaki, które były bardzo, bardzo dobre, troszkę może gorsze od Rebeki, ale również rewelacyjne. Moja kuzynka Rachela jak na razie jest po prostu na trzecim miejscu. Wciąż jest bardzo dobra, ale nie zachwyciła mnie aż tak. Tutaj mamy historię Filipa, młodego mężczyzny, którego wychowuje wujek. I ten wuj niestety jest chory, tam już chyba na reumatyzm i ogólnie jest już w takim dosyć podeszłym wieku. I co wakacje jeździ na południe Europy, ponieważ oni mieszkają w Anglii, jeździ na południe Europy, gdzieś tam właśnie w słońce trochę się wygrzać. I pewnego razu, pewnego lata, kiedy jest w tej podróży, poznaje kobietę, którą poślubia tam na miejscu. Jest to właśnie Rachela, jakaś daleka kuzynka Filipa. No i to jest taka kobieta troszkę owiana tajemnicą. Nie wiadomo skąd ona się wzięła, nie wiadomo czego chce. Filip dostaje też takie tajemnicze listy od swojego wujka, w których on ma pewne podejrzenia w stosunku do Racheli. Natomiast, no właśnie, kim jest Rachela, skąd ona się wzięła, czego ona chce, o tym jest cała ta fabuła. Tego już Wam oczywiście nie powiem. Wciąż jest ten klimat takiej grozy, ale chyba nie aż tak bardzo tutaj wyraźny jak w poprzednich książkach. Bardziej może niż klimat grozy, mamy tutaj klimat takiego thrillera, bardziej bym powiedziała, że jest to właśnie coś tego rodzaju. W ogóle ta książka, ta bohaterka jest tak śmiesznie przedstawiana w tej książce, ponieważ ona zawsze jest opisywana jako, nie jako Rachela po prostu, albo nie jako, nie wiem, kobieta czy cokolwiek, tylko zawsze jest jako moja kuzynka Rachela. Na przykład moja kuzynka Rachela powiedziała, albo moja kuzynka Rachela poszła gdzieś tam. Wiecie o co chodzi. I to po prostu za którymś razem brzmi aż groteskowo. Także jestem bardzo ciekawa skąd taki pomysł i dlaczego tak to jest przedstawione. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, bo myślę, że ma to jakiś swój cel, ale nie do końca wiem jaki. Także chętnie poznam Wasze opinie na ten temat. I koniecznie dajcie znać, jaką książkę Daphne du Maurier przeczytać w następnej kolejności. Myślałam o Koźle ofiarnym, tak więc możecie mi napisać, czy jest to dobry wybór, czy nie. No i właściwie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie czytelnicze. Trochę się nagadałam, ale też trochę pędziłam, bo no, o wielu z tych książkach już mówiłam i starałam się przejść przez nie dosyć szybko, ale też przyznam szczerze, że muszę za chwilkę wychodzić i się nieco spieszę, dlatego ten pośpiech. Dajcie znać, jak Wam czytelniczo minął poprzedni miesiąc, czyli marzec, i czy czytaliście którąś z książek, o których ja tutaj wspomniałam. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!